Lokalni przedsiębiorcy mogą liczyć na różne formy wsparcia oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Podczas spotkania informacyjnego dowiedzieli się, o co i w jakiej kwocie mogą starać się w bieżącym roku. Spotkanie odbyło się 3 lutego. Celem było przedstawienie możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego, między innymi z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz subsydiowanego zatrudniania w ramach prac interwencyjnych. To jest spotkanie z jednej strony informacyjne, ponieważ mamy wiele działań, wiele form wsparcia, o których chcielibyśmy poinformować naszych przedsiębiorców, ale z drugiej strony chcielibyśmy też wsłuchać się w ich głos, w ich potrzeby, problemy, oczekiwania w stosunku do Urzędu Pracy i działań, które powinniśmy zaplanować i zrealizować. Mamy nowe budżety, nowe działania, w perspektywie kilku kolejnych miesięcy nowe projekty będziemy przygotowywać i chcielibyśmy, żeby te działania były odpowiedzią na potrzeby lokalnych przedsiębiorców. Podczas spotkania poruszono m.in. zagadnienia dotyczące przeznaczenia środków pochodzących z dofinansowania, a także omówiono zasady i korzyści z zatrudniania bezrobotnych, w tym także cudzoziemców. Dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o Krajowym Funduszu Szkoleniowym, bo to jest działanie, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Uruchamiamy w chwili obecnej nabór, za chwilę będą informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego, warunków udziału w konkursie na naszych stronach internetowych. Będziemy rozmawiali na temat prac interwencyjnych, na temat staży, na temat pośrednictwa pracy, współpracy w zakresie publikowania, zamieszczania ofert pracy. Nabór wniosków o sfinansowanie kształcenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego trwa do 17 lutego. Dokumenty można składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową praca.gov.pl. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 91 312 32 12.